Witam na zebraniu w bardzo ważnej sprawie. Nie wiem, czy wiecie, ale ptaszki śpiewają, że nasi nauczyciele świetnie mają. Musicie się ubrać w elegancką ubranką i zaskoczyć ich miłą niespodzianką. I możemy im zrobić najładniejsze domki z klocków. Możemy zabawki wypolerować. Przygotować jakiś ładny rysunek. Na przykład taki. No bardzo ładny. Na stoliczku słodki poczęstunek. O właśnie. Wszystko to miłe koleżanki i koledzy, ale wymyślmy coś wyjątkowego, żeby każda pani uśmiechała się szeroko i ze wzruszenia otarzyła oko. Schowajmy się wszyscy, to będzie kawa. Nie żartuj już, pani padnie na zabaw! A może zadzwonię do każdej mamy, żeby szybciej przyjechała, bo nasza pani odpocząć by chciała. Tak jest. Gdyby pani się o tym dowiedziała, to by zwyczajnie od razu nie dała. A może odmawiamy to wcale? To tylko trochę roboty. Nie wiem, czy trochę. Odmawiam, będą kłopoty. A może po prostu powiemy, co myślimy, że naszych nauczycieli bardzo lubimy. Że ślicznie rysują nawet bazgroty. Że z klocków budują najlepsze roboty. Że mają najlepsze pomysły w głowie. Że zawsze coś ciekawego opowiedzą. Dziękujemy naszym nauczycielom z całego serduszka, że dbają o wszystkich, o starszaka i maluszka. Życzymy też nauczycielom dużo miłości, ale jeszcze więcej z nas cierpliwości, żeby dzieciaki miały same sukcesy, żeby znikały smutki i stresy, żeby dzieci dużo nie płakały, a sprawiane same się pisały. Bo wiemy doskonale, że jest to prawdziwa sztuka, robić tak, że zabawą staje się nauka. Nauczyciele, nigdzie nie znajdziecie, bo twoi wspaniali nauczyciele na świecie. Czas za ukłon, do widzenia, to już koniec przedstawienia. Do pióro rękiem myślą swoim,
Miłość to taki temat do śpiewania na.